Hejka siemka, witam wszystkich na moim warsztacie. Nie tak dawno wpadło 14 tysięcy subskrypcji na moim kanale, a więc czas na świętowanie, czas na konkursowanie i jest oczywiście obiecana waga, zaraz sobie ją rozpakujemy, a więc główna nagroda w konkursie to oczywiście będzie waga. Do tej nagrody dochodzi kubeczek flamingowy. Z tego co wiecie, no otrzymałem na urodziny 5 takich kubeczków. Jeden już wygrał ostry, tak przy tej okazji też pozdrawiam Cię serdecznie, przyjacielu. Zostały jeszcze 4. Seria limitowana, elegancki fant. Patrzcie, takie piękne logo zaprojektowane przez moją córkę, zupełnie coś innego niż moje. Jedna wersja, druga, trzecia, nie, dwie są wersje, to jest hejka siemka, różowy, w środku różowy, no kubeczek elegancki, flamingowy. Do tego oczywiście będzie wlepka mojego kanału Flaming Recycling, tak więc zachęcam gorąco do udziału w konkursie. Nagrody jak najbardziej, że tak powiem, eleganckie i jak najbardziej potrzebne na warsztacie. Dobrze, wyciągniemy wagę, zobaczymy jak ona wygląda, jak sobie działa. Waga oczywiście nie tak dawno wyciągnięta z paczkomatu, wyciągnięta z folii. Teraz ją wyciągamy z pudełeczka, cyk, jest kabelek. No, wagi, taka waga to jest super sprawa. Już kilka wag zostało wygranych na moim kanale. Myślę, że już teraz mogę powiedzieć, że na 15 tysięcy subów też będzie waga do wygrania. Nawet jest naładowana. To nałożymy tą plastackę razem z tą folią, żeby jeszcze nic nie tegować. Tak. Ważyć. Panel no identyczny jak ten mój. Moja ma tolerancję do 2 gram, jest do 30 kg, ta jest do 40 kg, ma też tolerancję 2 gramy. Fajnie. No i co? Tarujemy. No i co? Możemy sobie coś poważyć. O, co ja tu mam? Na przykład mam taką butlę. Tak, dla zabawy, cyk. Mamy 904 gramy butelek, powiedzmy po 25 zł. Tak tylko strzelam, czyli 22,60 za to. Dodajemy. I co? Możemy sobie zważyć coś innego. Na przykład taką drewnianą kłodę. Jest to oczywiście mój telefon. T-Mobile, tak widać, cyk, 518 gram, po 10 zł, czyli 5,18 zł i jak dodamy, to dodało nam do tamtego, jest 27,78, a więc świetnie, waga działa, nadaje się do ważenia złomu, a więc co, pakujemy! No i tak, co do zasad, oczywiście zasady bardzo proste, najprostsze jakie mogą być, a więc pod tym filmikiem należy zostawić jeden komentarz o treści Flaming Recycling, tak, taki komentarz Flaming Recycling, należy zostawić łapkę, oczywiście należy być subskrybentem kanału Flaming Recycling, więc jeśli tego nie zrobiłeś, to zasubskrybuj mój kanał. No i co, no i losowanie odbędzie się w piątek 10 maja, tak? W piątek 10 maja o godzinie 12, tak? O godzinie 12 ja nagram losowanie, tak jak to zawsze robię na moim kanale. Jak najszybciej zmontuję film i podejrzewam, że gdzieś już przed godziną 13 pojawi się odcinek z losowania. Tak więc zapraszam gorąco. Przypominam jeszcze raz, zostaw komentarz od treści Flaming Recycling, zostaw łapkę, zostaw suba i ja piątek 10 maja przeprowadzę losowanie o godzinie 12. Nagram je, potem wrzucę filmik, tak jak to zawsze się odbywa na moim kanale. Oczywiście wygraną wysyłam
paczkomatem, oczywiście na terenie Polski, tak więc w ten sposób dla tych osób z daleka, no niestety tak to wygląda. No i co, no ja się bardzo cieszę na te 14 tysięcy subskrypcji. Myślę, że na kolejne, tak powiedziałem, 15 tysięcy subów raczej na pewno będzie waga do wygrania. Czy kubeczki jeszcze będą? Nie wiem, bo już teraz zostały tylko 3. Tak więc to, nie chcę też przeciągać, żeby odcinek nie był za długi. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję za aktywność na moim kanale, za obecność tym wszystkim, za budowanie tego całego społeczeństwa. Bo naprawdę jest fajnie, jest ciekawie, dużo, dużo ciekawych ludzi, że tak powiem, kręci się wokół kanału, jest wokół kanału, jest tutaj ze mną, czuję waszą obecność i fajnie, fajnie, że to jest. Też oczywiście pozdrawiam tych wszystkich, którzy nie komentują, bo oglądają, bo tych osób jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, najwięcej. Dziękuję wam za to, że oglądacie, że jesteście. Dobrze, nie ma co gadać, bo ja to zawsze jak się zacznę gadać, to się rozgadam za bardzo. No i co? Jeszcze raz dziękuję bardzo wszystkim za 14 tysięcy subów, zapraszam do konkursu i życzę szczęścia. Hejka siemka!